No i cudna wisienka na torcie. Świeża książka Michała właśnie wyszła, która Wam, myślę, bardzo dużo może i pomóc, i otworzyć, i podomykać. Nazywa się Seks bez presji i ma słodki podtytuł Jak nie gdzić się po ciemku. Dobrze ci się pisało? Bardzo dobrze. Bo to się czyta, wiesz, to się czuje, że ty to pisałeś Bardzo z mi miło. przyjemnością. Brakuje mi tego pisania. To był taki jeden z No to ciekawszych prosimy o momentów. następne. Jaki będzie następny tytuł? Oj, tytuł powstawał na końcu chyba, Aha. więc to No zobaczymy bo w tutaj, trakcie. słuchaj, o co chodzi, jak nie gdzie po ciemku? No bo szukałem czegoś takiego, co będzie się wyróżniało, żeby to nie było zbyt nudne, bo książek świetnych jest mnóstwo na rynku i żeby coś takiego było wyraźnego, a to nie gdzieś się po ciemku. Te dwa aspekty nam tłumaczą, jak często uprawiamy seks, czyli boimy się o nim mówić wprost, używamy jakichś słów zamiennych, na przykład, że się grze, albo jeszcze jakiś... Pukam, ja mówię na przykład czasem. Na przykład, w Tak. gabinecie też słyszę dużo brzydszych. Wiem, wiem. No i to po ciemku też taki dodatek, że rzeczywiście nie musimy się wstydzić ani ciała, ani mimiki, ani dźwięków, które wydajemy i możemy włączyć światło i się cieszyć tym seksem. O paru rzeczach sobie pogadamy. Otwieramy dzisiaj czteroodcinkowy cykl o seksie w rozmowie z Michałem i powiemy od razu, co jakie sobie ustaliliśmy tytuły. Będzie seks pożądanie, będzie seks zazdrość, będzie seks lęk i wstyd i seks radość na koniec, żeby was zostawić z radością. Czymś No to co, pozytywnym. dzisiaj o pożądaniu, słuchaj, z przyjemnością. Cieszę się, że od tego zaczynamy, bo to No jest pewnie, jak tu rzeczywiście seks jak inaczej bez pożądania. Jak uprawiać seks zacząć, bez nie? pożądania, No. prawda? Nie, bo to... Jeśli chyba w ogóle jak myślę o seksie, najbardziej kojarzy pożądanie. Ono jest super potrzebne, bo ono rzeczywiście daje tę przyjemność. To pewnie do radości, jak będziemy przechodzić sobie w czwartym odcinku, to też o tym wspomnimy. No ale to pożądanie jest takim pierwszym cyklem w ogóle fazy seksualnej. Więc jak myślimy o seksie, no to bez pożądania te kolejne fazy trudno je uzyskać. No tak, właśnie. Jak nie ma pożądania, to też jest seks, bywa, nie? Bywa. Tylko tak, z czym się z kolei kojarzy seks bez pożądania, z długoletnim seksem? Od razu mi przychodzi jakiś taki przymus na seks, że rzeczywiście Albo z to jest. przymusem seksualnym. Czyli na przykład ktoś jest przez kogoś wykorzystywany, Tak, albo ja sobie też albo wkładam do sam głowy. sobie coś nakładam, albo w ogóle. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że ktoś nie lubi seksu, a się na niego zgadza, bo trzeba w pakiecie jakby siebie sprzedać razem z seksem. Nie mówię tylko o kobietach, broń Boże. Tak, nie, to w obie strony gra, Właśnie, prawda? w obie. W ogóle będziemy mówili chyba, że coś będzie specjalnie związane z kobietami, to podkreślimy. Cudnie, A jak zróbmy z neutralnie. mężczyznami, to. A tak to mówimy o ludziach. Tak, bo rzeczywiście dużo mechanizmów mamy podobnych i Tak, to się tak, też tak. coraz częściej Nawet widzimy dobrze by to. było, żeby się Państwo z tym oswoili, że dużo mechanizmów jest podobnych. To prawda. Że są różnice oczywiście, vive la petite différence, ale czyli niech żyje ta cudna różnica między nami, ale jednak jest bardzo dużo rzeczy podobnych. Tak, no i rzeczywiście ta płciowość się troszeczkę zaciera, jak popatrzymy jeszcze na to, jak dzieciaki, młodzież teraz postrzega płciowość. To jest jakiś 3D albo większy wymiar, który staram się ogarniać, więc tutaj też nas będzie czekała rewolucja w tym. Ewolucji już tyle ostatnio. Że mnóstwo, prawda? Jest wstyd nazywać to rewolucją, ale rzeczywiście mam wrażenie, że odnośnie płciowości to się będzie Wiesz, ja myślę rzeczywiście na sporo przykład, działo. że jedną z rewolucji, oby, bo ja o tym marzę, żeby ludziom się przestało mieszać, że pożądanie to miłość. To prawda. I to jest bardzo związane z tym, że się dzieci od początku właściwie nastawia na coś takiego, że masz kochać, to szczególnie do dziewczynek się to mówi, masz kochać partnera. W związku z czym w wieku, nie wiem, młodzieńczym czują, wiesz, już ze krwi, prawda? Czują podniecenie, chłopaki im się podobają, mają, wiesz, jakieś związki. Oczywiście, no, zakochują się również, ale jakby to będzie, podoba im się chłopak seksualnie, ale one tego nie mogą sobie powiedzieć wprost, bo powiem mocno, mamusia by pomyślała, że jestem dziwką, to ja się muszę w nim zakochać. I tu pierwszy moment, który musimy tę różnicę w płci podkreślić, prawda? Tak. Że rzeczywiście faceci, chłopcy, jak mają dużo osób seksualnych, to super, a jak to mają dziewczynki, kobiety, to od razu Tak, są negatywnie właśnie, nazywane. właśnie. I to by było dobrze, żeby ta rewolucja się stała. Nie wiem, jak panowie by się z nią czuli, bo oni już wyprzeczuwają, że to idzie w tą stronę Trzęsą portkami i trzęsą troszeczkę. portkami. Ale to nie ma się czego bać, bo to absolutnie nie jest zagrażające w żaden Poradzą sposób. sobie, Tak, wiesz, dźwigniemy mężczyzn. to.
No dobrze. Same dziewczyny. Nie mamy wyjścia. Poczekamy, no co mamy zrobić, prawda? No to powiedz coś. O, ja bym jeszcze dorzuciła do tego taki temat też rewolucyjny, że seksualność nam towarzyszy całe życie. Od dziecka. Tak, no bo już pierwszym elementem seksualności jest płeć. Tak. Więc to jest już bardzo pokazywane, bardzo znaczona jest ta płeć w języku polskim i zaimkami, mm-hmm. i formami gramatycznymi, ale też kolor ubranek, malowanie pokoju. Gdzieś już się nastawiamy też jako rodzice do tego, jakiej płci będzie dziecko. I wszyscy mówią, a jak to dobrze, że masz starszego brata, albo o, szkoda, że nie starszy brat, tak. Tak, bo to już są zapisane też te role społeczne. Tak, to prawda. I no i ja myślę też na przykład o zabawie w doktora, którą niektórzy rodzice nie wiedzą, co robić. Tak, no i to naturalne, że dzieciaki chcą poznawać właśnie swoje ciało. Właśnie, ja myślę, że nawet jak nie ma zabawy doktora, to niedobrze. To znaczy gdzieś tam ten element poznawczy jest albo zablokowany przez lęk, czy przez jakieś rozwój został troszkę nie taki, jakby nie do końca wykorzystany przez dzieci. A rodzice się często przestraszają, wstydzą bardzo, zabraniają, czasami każą. No, także tak wtedy z tym pożądaniem bywa bardzo różnie, prawda? Powiedz mi, czy masz poczucie, że pożądanie jest w jakimś sensie podatne na wyuczenie? Jest, no bo jak ono się gdzieś tam pojawia, mówimy o tych potrzebach seksualnych w okresie dojrzewania, które przychodzą i zaczyna się to pożądanie, to już wtedy się uczymy, do kogo je kierować, w jaki sposób, czy mogę je wyrażać, czy to jest jakoś tam ukrywane przed rodzicami. Więc tutaj bardzo dużo już jest takich mechanizmów do wyuczenia niestety. Czyli mało spontanicznie to pożądanie pozwalamy sobie reagować, nawet jak ono się pojawia do osób, ktoś na ulicy idzie i mi się podoba, ktoś w pracy mi się podoba, w telewizji, filmie, no oczywiście. Bo... Rozmawialiśmy przed nagrywaniem o filmach. Tak. I to pożądanie naturalne mi się włącza. Ja się kochałam tych, ja myślałam, że ja się w nich kocham, a mnie się oni po prostu strasznie podobali. Seksualnie. Jak się wybrali mnie. Kręcili, jarali, tak, po prostu te fajne słowa, nie? Tu już się blokujemy, bo nie pozwalamy sobie na to, żeby nazwać, bo jeszcze jak jestem w relacji z kimś, no to jak ktoś inny mi się może podobać? Nie ma szans, albo nie powinien, albo ze mną jest coś. No mam chłopaka na przykład. To nie wypada. Tak, i nie mogę mu powiedzieć, wiesz, ten aktor mnie jara. A ja on powie? No, a właśnie. Coś niewierna. Coś się od razu włącza z drugiej strony. No. Jest prawda, ten taki osobisty odbiór, że skoro ktoś inny ci się podoba, to już tak, jest coś a w ogóle jak pożądasz jeszcze, bo to przecież jeszcze mocniej niż podoba. Tak, to już słowo takie, którego już i mocno brzmi, prawda? Boimy się używać do innych osób. Można powiedzieć przyjaciółce, ale nie wypada powiedzieć swojemu facetowi. Tak. Można powiedzieć kumplowi, ale nie partnerowi czy partnerce. Bo będzie się czuł co? Odrzucony od razu, nie? Tak, odrzucony i wystarczający. Pognany. No jak tu się porównać do superaktora filmowego albo aktorki? Ale to za tym idzie drugie przekonanie. Powiedziałeś o tym, że mamy takie przekonanie, że miłość równa się pożądanie. Obalamy sobie to. I też mamy takie przekonanie, że ja ci muszę w 100% wszystkie potrzeby zaspokoić. O, to strasznie ważne. Też te seksualne, wiesz, to jest pożądanie. Okrutne wręcz, bym powiedziała. Jest przemocowe lekko. Tak, zdecydowanie. W ogóle po pierwsze mamy wyobrażenia niesłuszne, więc my jesteśmy skazani na rozczarowanie, co jest bolesne. A po drugie robimy krzywdę partnerowi czy partnerce, bo obarczamy ich ilością oczekiwań nie do spełnienia i właściwie niezależnie od tego, co on czy ona robi, jak jest otwarty i chętny na nas, to i tak nas zawiedzie. To prawda. Tak. Tak. Czy wy słyszycie, to jest niesamowicie ważny kawałek. Nie wyobrażajmy sobie, że to będzie wszystko i nie wyobrażajmy sobie, że jak ktoś obładnął naszymi zmysłami, to znaczy, że obładnie wszystkim innym w naszym życiu. Tym bardziej, że może obładnąć na początku, w tym elemencie zakochania, dopamina szaleje, cała biochemia mózgu. Troszkę nam pomaga się skupić na jednej osobie, ale potem to wszystko musi wrócić do normy, bo miałem takie wyobrażenie kiedyś nawet pisząc książkę, jakby wyglądały wszystkie osoby, gdybyśmy cały czas byli w tej fazie zakochania. Świat by oszalał. Oszalałby, tak. Prawda? Nie wiem, co by się działo. To był jakiś Armagedon. Tak. To jest mądrze ułożone, więc właściwie można powiedzieć, bo my mówimy, że to zwierzątka mają te swoje okresy rui. My też, prawdę mówiąc, na szczęście mamy jakiś swój okres rui, bo jakbyśmy byli cały czas w tej fazie zakochania, to wszystko by zwariowało. Ja bym do pracy nie chodził pewnie. Książka by nie powstała. A kto by tam czytał, kochany? Kogo by to chodziło? To prawda. O Matyldo, no ładny świat, naprawdę. Przypomniało mi się natychmiast pachnidło.
I ta scena, kiedy na rynku wszyscy się ze sobą ciupciają, nie wiem, pukają, kochają, wiesz, uprawiają seks. Zresztą przepiękna scena. Jest bardzo ładnie nakręcona. Bo mi się to szalenie w ogóle podoba. W ogóle ta idea, że wszyscy się naraz kochają, jest cudna. Tak. I to troszkę to, prawda, pokazuje. Nikt nikogo nie podgląda, nikt się nikim nie wstydzi, nikt nie jest inny. Wszyscy się po prostu kochają. Boskie zupełnie nagie ciała i każde ciało jest wtedy równie fajne i równie to ważne, proszę. Prawda? Nie I każde ma... może być pożądane. Każde tak, może być pożądane. Cudowna scena, naprawdę. No, żeby tak ktoś raz rozpędził coś na dwa prawo. O, rany boskie. Może w dniu wyboru. Przepraszam. To ale trzeba najpierw próbować się... jakoś zatrzymać tak. Do domu. Oczywiście, żeby nie było wypadku. No. O, mamo, słuchaj. Wiesz co, ja odkryłam, będąc coraz starszą damą, że cudownie jest przeżywać, o, bo jeszcze taki jest mit, że jak pożądamy i pragniemy, to musi się spełnić, bo inaczej jest tragedia. Tak. Odkryłam, jak przyjemnie jest przeżywać zachwyt, podobanie się, podniecenie, pożądanie do kogoś, kogo nie znam, albo znam, ale nie będzie żadnych, wiesz, w ogóle nawet prób. Samo przeżywanie, sama aha. Radość, że, bo ciało bardzo wtedy się cudownie energetyzuje. Uh-huh. Nie? Przenika nas coś ogromnie takiego świeżego i... Jest motywacja, tak. Takie siły witalne. Wchodzą. Siły witalne właśnie. I tutaj świetnie, że to mówisz, bo znaczy, że nie wszystko trzeba realizować. Tak, tak? Nie tak. Wszystkie potrzeby fantazji to seksualne nie musimy realizować. Nie wszystko przelecisz, nie? Uh-huh. Niektórzy mówią, ale próbować trzeba. Ja mówię, no trochę tak, ale wszystko, co nie? To bez presji. Tak, tak. Nie trzeba... Tak. Wszystkiego poza tym jest taki słodki dowcip, jak chłop mówi do drugiego, wiesz co, tak bym chciał jeszcze raz tą Marilyn Monroe, a ty już raz miałeś? Nie, już raz chciałem. No, i pewnie wspomina no, to, jak było tak, ułożone. Oczywiście, i dalej bym sobie chciał. Co z tym pożądaniem jeszcze? No myślę, że ważne, żeby jakoś też o nie dbać, że musimy mieć świadomość tego, no, że zwłaszcza brzmi. Jak jesteśmy w relacji, to żeby się zatroszczyć, że ono samo sobie nie poradzi, nie poleci na tym pierwszym zachwycie w fali zakochania, tylko jakoś musimy się starać o tę drugą osobę. To nie jest tak, że jak już raz cię zdobędę, to już koniec i wtedy w każdej formie i zawsze będę ci się podobać. Jesteś mój. Tak, tylko też fajnie by było. Jak pamiętamy, czego pożądałam na początku, pewnie też jakiś cech... Nawet i wyglądu, to fajnie by się jakoś też zadbać o siebie, ubrać się jakiś czas, pójść na randkę, odświeżać to pożądanie. Pamiętam, chyba Graham Masterton tak wypisywał takie wiesz, polecenia. Włóż mu rano, jak on idzie do pracy, do tej kieszonki, taki liścik nieprzyzwoity, co byś chciała z nim robić wieczorem. Aha. I on będzie już cały dzień o tym myślał. I jak przyjdzie, to już będzie prawie gotowy. Dobre? Dobre. Teraz możemy telefon włożyć, ale nie teczki do teczki. No może lepiej, żeby nie wyjmował ich w czasie konferencji z szefem, ale kto wie, może szefowi też dobrze zrobią. Nie? A przynajmniej ludzie... Podtrzymywanie tego pożądania. Takie, niesamowicie ważne. Taki, wiesz, narysuj mu serduszko. Zadzwoń do niej i powiedz, jestem w trakcie konferencji, ale właśnie mam, miałbym ochotę na coś zupełnie innego z tobą. Prawda? Czy w ogóle... Myślę, że wiesz co, bardzo mi tutaj w ogóle, szczególnie, powiem ci, że szczególnie w Polsce, choć no właściwie tylko Polskę dobrze znam, brakuje zabawy. Zgadzam się. Nie? Takiego... Ale też takiej kultury mam wrażenie. O, i kultury, zabawnej kultury albo kulturalnej zabawy. Tak, tak, rzeczywiście trochę jest tego więcej, szczególnie w seksklubach. W Polsce jest więcej takiego spięcia i musimy mocno pilnować, żeby te zasady były przestrzegane. Za granicą, na zachodzie, zwłaszcza Europy, od Polski, to tam ta kultura jest już wdrukowana. Rzeczywiście no, jest akceptacja dla każdego ciała. Francja mi się najbardziej z czymś takim kojarzy. Jest to świadoma zgoda, tak, nie ma tak. Niczego na siłę, wszyscy się uśmiechają do siebie. Jak ktoś chce odmówić na przykład takiego seksu w klubie, to też to robi z uśmiechem, tak, a nie z jakąś fajnie, obawą. Fajnie, że się do mnie podwalasz, ale... Ale przepraszam, no, nie. Nie, tak. Miłego wieczoru, tak, idziemy dalej. Kiedy idzie. Czyli tak, można to robić. Tak, w ogóle wiesz, ten taki brak właśnie spinki, brak stresu, brak presji, taka... my to od razu przerabiamy na taką niemoralność. Tak. To smutne jest bardzo. No, ale to też to jest pokłosie tego braku edukacji seksualnej, że to było takie spychane do tej... Myślę, że też katolicyzmu polskiego tak. Bardzo.
Tak, czyli to jest to grzeszne, to nieczyste. Jest bardzo specjalny ten nasz katolicyzm. Jest. Zauważ, że i Irlandia, i Włochy, które są przecież mocno katolickie, mają zupełnie inny stosunek do seksu. To prawda. No. U nas bardzo lubimy, a czy chcesz prosto zarządzać ludźmi przez trzymanie ich seksualności i pożądania. Oczywiście, poza tym, jak są seksualnie nieusatysfakcjonowani, są mniej szczęśliwi. I wtedy wchodzimy. I wtedy łatwiej rządzić nimi, tak. Niestety, kochani, nie dajmy się. Nie dajmy się rządzić, nie dajmy się odseksualnić. O. Tak, ale to z tego taki wniosek, jak o tym mówiłaś, sobie pomyślałem, że pożądanie jest dobre. Jestem. Ja myślę, że pożądanie jest bardzo dobre, przecież pożądanie rodzi życie w ogóle. Nie? Zaczyna pewne całe procesy. Tak, i z jakich powodów jest przyjemne też. No bardzo. Oczywiście jest przykro, jak nie jesteśmy chceni, dobrze mówię. Tak, to prawda. To jest bolesne nawet czasami, ale powiem wam, że bez takich uczuć też nie ma w życiu satysfakcji. Musimy przeżywać także... Każda emocja jest po coś. Niepowodzenia i straty, żeby czuć, co to znaczy coś dostać naprawdę, nie? Tak. Zgadzam wtedy się. Dopiero ma to wartość. Pożądajmy. Ja w ogóle lubię mówić, że ja mam seksualny stosunek do życia, wiesz. Ładne. No, że wiesz, że ciepło słońca, że pomidor, że wiesz, brzoskwinia, że powie wiatru na mnie, prawda? Że to wszystko, wejście do wody. I to nie musi być rzeka, to są wszystko przeżycia ciała zmysłowe, cudowne. Dobra rozmowa potrafi ludzi rozognić. Czasami z tego wychodzi nawet coś sexy. Tak, i nie seksualizacja, tak, prawda? Czyli tak, też zostały te różnice, tak, że tak, to nie w ogóle jest uprzedmiotowianie. Jak będziemy robili coś, co nas obchodzi, co wpłynie naprawdę z nas, seksualność musi się pojawić, ale przecież nie musi. Nie? Nie bądźmy niewolnikami, bo to jest przez tą tabuizację seksu. Jesteśmy jednocześnie niewolnikami. Bo to wraca. Tak, to tak jak tak, spróbuj tak. Nie myśleć o niebieskim słoniu i ono będzie cały czas w głowie się pojawiać. A żyjemy tak na razie, jak potrafimy. Chcemy natomiast, żebyśmy żyli coraz lepiej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie o zazdrości.